Siemacie, z tej strony Dino, znacie mnie też jako Krzysiek. Tak, będę się właśnie tutaj przedstawiał. Ze mną jest Zbysiu. Siemanko, jest witam w mojej piwnicy. Ze mną jest również Rafał. Witam. Będziemy prowadzić serię z Borderlandsów. Tam jeszcze jakiś random stoi. Za każdym razem, czyli co tydzień, będziemy wrzucać nowy odcinek. Staramy się poniedziałek, wtorek. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tak czy inaczej, u mnie będziecie mieli gameplay, u Zbysia będziecie mieli ewentualne jakieś materiały dodatkowe, kompilacje. Link do jego kanału zostawię w opisie. Tyle z mojej strony. Zaczynamy. Ja już zacząłem wcześniej. No ty zawsze wybiegasz wcześniej. W sumie z drugiej strony idziesz na tanka, więc... Lecimy, le parkury. Lecimy na Szczecin, powiadasz. No to już właściwie Bullymonga tego mamy zabitego, więc można panowie lecieć. Lecimy szukać Crabtrapa. Crabtrap to nie do tej serii. Ale może kiedyś. W sumie Zbysiu, jak chcesz, możesz... Jakby nie patrzeć, krapy. Teraz ratujemy Crabtrapa. No to jest ten Crabtrap z pre-sequela. Ten, którego polubiłeś. W ostatnich 3 minutach gry, ale... Liczy się efekt końcowy, zawsze ci to powtarzałem. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Dokładnie. Dlatego zrezygnowałem z grania w Kingdom Come po... 20 godzinach, bo mnie raz zabili. I nie miałeś save'a. Dokładnie. Śmieszy mnie to, jak się w trójkę rzucacie na naboje, a i tak wszyscy je dostajemy. Przed chwilę chciałem sobie podlecieć, a to nie ta gra. A tutaj w ogóle nie ma tych boosterów? Nie ma slamu, zamiast tego masz... No różne buffy do umiejętności, czy też do broni. Moim zdaniem jest to gorzej rozwiązane. Ogólnie tą grę uważam za... gorszą od pre-sequela i w tym momencie mamy już 400 łapek w dół i masę hejtu. Hejty lecą. Dobry hejt nie jest zły, nieważne jak mówią, ważne, że mówią. I kto tu to mówi było... coś o minionie? No, to ty. Było coś dla mnie w skrzynce, czy już ktoś ukradł? Ja potrzebuję snajperek i TMP. To ja coś będę miał dla ciebie. Pamiętaj, że ja mam te same bazowe, chyba że masz coś niebazowego. A to nie, to ja mam tylko bazowe. Nie, nie, to ja też. To jest minus względem pre-sequela, że wszyscy zaczynamy z tą samą bronią. Przepraszam, już startujemy. W sumie Grzesia nie przedstawiłem. No Grześ, widziany jako Hosoda, jest u nas gościnnie. Nie dorzuci komentarza, za to dorzuci kilka kul w mordy przeciwników. Jak grałem tym Axtonem, Komandosem, to znalazły fajny skin, super. Potem patrzę na Fight for Your Life, że ma na plecaku sierp i młot. Raz sierpem, raz młotem w dżakowską hołotę. Dokładnie. Będę was odsłaniał z góry. Oj. Rafał chyba powoli umiera. Tego podnieś. Level up i żyje. Zabili go i żyje. Schodzę na dół. Mogłem chwilę jeszcze zostać. Spectacular!
Czy tylko ja mam claptrapa po tej stronie ogrodzenia? Tak. Ja nawet nie mam otwartego ogrodzenia. Wycofam się do lepszej pozycji. Co się mnie bije, tylko nie bardzo widzę co. Już nic. Widziałem, że jakaś broń wcześniej wypadła. U kogo? Wyrzuciłem tarczę, tutaj jest, obok mnie. Dobra, widzę. Rafał, ty podnosiłeś tam tą broń? Nie podnosiłem żadnej broni. Pewnie grzałeś pozbierał. Okej, czyli już się nie dowiemy, co to było. Mi się to gada się niespecjalnie, wiesz? Ale też nie będzie stare w serii, więc niech ten chłopak pogra. Nie ukrywam, że jakaś tarcza by mi się przydała, nie? Wyrzuciłem. Na trzeci poziom. A. Rozumiesz problem. No ale dobra, ja i tak idę jako backup. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Sir Młotek Zamek. Da. Warto od niego wziąć misję dodatkową, bo będzie fajna snajpera z tego, co kojarzę. No. I tylko dlatego chcesz. Bo będzie fajna snajpera. Przydałoby mi się. Jaki samolub. Samolub, co wszyscy dostaniemy. O, automat. Ale nie można z niego skorzystać jeszcze. Hammerlock musi prąd włączyć. A nie, z tego można, a to jest ciekawe. Ja sobie tą tarczę zostawię, bo nic więcej za bardzo tutaj nie widzę, żeby dla mnie było. Z broni też. Ale na dachu tego budynku chyba była skrzynka. Ale ten pistolet jest kiepski. Albo i nie. Nie, nie odpowiadaj, przypadkowo cię uderzyłem. Ale wiecie co, ja z tego domku będę miał bardzo fajny wgląd na sytuację, biorąc pod uwagę, że nie mam tarczy i jestem bardzo podatny na śmierć. Minion, roll out! I see our fearless leader Jack is looking for him. Charming fellow, isn't he? Spouts drivel about bringing peace. Jak zobaczycie jakąkolwiek tarczę na drugi, to chętnie przygarnę. Obawiam się, że tutaj w ogóle z tego co pamiętam tarcze pojawiają się tylko na od trzeciego. To jest... W ogóle najpierw nas Hammerlock wyśle, żebyśmy sobie tarcze znaleźli, nie? Spoko. No ja was póki co będę osłaniał z tego miejsca, to jest fajna miejscowa. Mam już trzeci. I Sir Hammerlock dał tarczę wszystkim. Okej, musimy oczyścić dwa miejsca, zadanie dodatkowe. Zbysiu, wiesz, że ta tarcza od ciebie jest lepsza? No domyślam się. To co, lecimy najpierw tutaj na dół? Krzychu, gdzieś tam. No ja? Niestety już ja sobie kampię na dachu. Ale ty nas nie za bardzo nie osłonisz stamtąd. No właśnie widzę, że jak polecieliście na dół, to nie bardzo was osłonię, więc sobie już biegnę do was. Achievement if anyone in Liars.
Heisenberg was still alive to celebrate your victory, but still, well done! Jeszcze tylko musimy wyczyścić cmentarz. Tam są trochę mocniejsi przeciwnicy. Czekaj, ja bym musiał jakoś tak stanąć, żeby dobrze widzieć to, co jest za tym mostkiem. Ja ci pokażę, gdzie stanąć. Chodź, chodź za mną. Czekaj, ja mam pomysł. Stań tutaj. Tutaj, gdzie ja jestem. Aha. Będziesz miał perfekcyjny widok. Okej. Dobra, wbijam się na tanka. Most efficacious. Bullymongs will think twice about raiding peaceful cities in the future. Hopefully. Okej, okay, wracamy się do niego. Miałbym, wezmę obie misje, co? No tym bardziej, że tam jedna to jest zebranie futra tych... Bullymongów, wiem. A po drodze ich będzie sporo. A ich trzeba melee weapon, panie, melee weapon! Można strzelać, ale dobić trzeba ręcznie. Użyj windy. A jak się dostać do tej windy, drodzy państwo? To można i za mną. Znam drogę. A, bo to trzeba Rafał, pociągnąć. Rafał, a znasz ten tekst, że znam drogę, taki memiczny? Ja mam na myśli, follow me, I know the way. Rozumiałeś jak Hindus. Na tym to polegało. Infortuna tele. Tam za mną. Gdzie wy lecicie? No co, tankować. My strzelamy. Winda jest tam. O, po lewo? Widzicie? Tak, tam. Gdzie ja teraz idę? Widzę cię. Kiesan, co ty zrobiłeś? Rozwaliłeś piąchą beczkę. Tam była beczka? No. Najwyraźniej. Zbysiu umiera. No tak, jeszcze ktoś mi zgarnął mojego fraga, którym bym się wskrzesił. Obiłem ci go, Zbysiu. Tego u góry ci obiłem, dobij go. Ładnie. Biegnę do was. Tutaj trzeba trafić w zasilanie, wtedy wylecą na nich bullymongi. Zdjąłem tego, co rzucą granatami. Bijcie bullymongi, nie strzelajcie do nich. Rafał ma rację. Dobijajcie je ręcznie. Biegnę do was i przechodzę na TMP. Czemu nie mogę reanimować? O. Dzięki.
Tam u góry jest jakaś skrzynka bodajże. No Grześ widzę wyzbierał wszystko z kibla, to patron troszkę w dupie to, że my też gramy, nie? Dobra, gdzie teraz? To nie są, myśmy w ogóle poszli nie tam, gdzie trzeba. Dobra, poszliśmy tam, gdzie trzeba, bo trzeba było tutaj to zasilanie odciąć. Teraz musimy się wrócić. Okej, okay, no to biegniemy. Na cholerę ja podchodziłem do was. Czekajcie chwilę, ja robię le parkour po skrzynkę. TMP i snajperka, gdybym mógł prosić, jeżeli coś znajdziesz. Amunicja i kasa. To mamy wszyscy, nie? Bo to się rozdziela prosto. I znowu musimy się wrócić. Czekajcie, bo tu jest Rita. Gdzieś. Nie, to nie jest Rita, to jest doktor Z. Rita była tylko w sequelu. Dzięki. Kup tarczę. Idę. No ciekawe, gdzie ją trzeba kupić. A, tutaj. Już widzę gdzie. Łopanie, jak tam wleźć? Kupiłem tą specjalną. Chodźcie tutaj, no zaraz podjedzie winda. No wyście mnie już do góry windą wysłali, to przyjechałem. No i jak się ją odpala niby? Wajchą. Rafał, wyszkolisz Zbysia w obsłudze windy? Znaczy powiem tak, jakby to nie była winda z XIX wieku, to prawdopodobnie dałbym z nią radę. Tutaj u góry chyba jest skrzynka z tego co pamiętam, wiecie? Jest dosyć fajna tarcza obok mnie. Ja już pokaż gdzie. Tu, obok mnie. Dziękuję, mam lepszą. Tutaj u góry będzie skrzynka, tylko nie pamiętam za cholerę jak ja tu właziłem. Aha, tędy. Albo nie. A, jest skrzyneczka. Pomalutku, powolutku. Już ją otworzyłem. Tarcza, tarcza, tarcza. Czekaj. Ja biorę tę środkową. No, opóźnienie 3,50. No mi się żadna nie przyda, mam wszystkie lepsze. Jak to dobrze, że na dół już nie trzeba tej windy używać. Almost heaven. No i subskrypcje spadły na jak na szyję. West Virginia. Zresztą będę pierwszym kanałem, który będzie miał ujemne subskrypcje dzięki tobie. Po co ci subskrypcje? No skoro i tak nie zamierzam na tym kanale zarabiać, to chciałbym chociaż mieć jakiekolwiek subskrypcje. Brzmisz jakbyś miał za twarde. Would you like to do battle with a midget riding piggyback on a bullymong? If the answer is yes, please proceed to the southern shelf and defeat Midgemong for me. If the answer is no, you are sad and I have no desire to speak with you further. Dobra, gdzie teraz? Udaj się do czarnej wody. Do czarnej wody. Tu chyba nie, to chyba w prawo będzie. Panowie. Tak, to jest tam po prostu dalej. To tam jest tam, skąd... gdzie otwierasz bramę, gdzie Claptrap ci mówi, żebyś poczekał, aż ci powie, że masz otworzyć? Nie. To... Okej, okay, to jest... Nie, to jest tutaj, bazą, gdzie tutaj. Był... Gdzie była ta bariera elektryczna? Okej, okay, ogarniam.
Ale was ubili. Jak ty siedzisz jak pizda w czakach, no to... No wiesz, no snajper powinien siedzieć z tyłu. W poprzedniej grze ty siedziałeś z tyłu, teraz ja siedzę z tyłu. No się... tak siedziałem z tyłu, że... Z tyłu. Chciałem go właśnie dobić ręcznie. Ale ktoś mi go zgarnął. Let's go! Podróż zacznie się za... A, i tu musimy znaleźć Karła, który jeździ na Bulimongu, tak? Halo, ja sobie nie życzę spoilerów. A to nie tego nie mówił Młotozamek? A jak chcę to zobaczyć na żywo? Udaj się do czarnowody. Dobrze, że nie do zimnej wody. Albo Czarnobyla. Ja was znowu poosłaniam z dystansu tutaj. O kurde, biją mnie jak ja konia za młodu. My w ogóle zebraliśmy już te ich futra? O, nowa strzelba, ale gorsza. Dobra, ja mam jeden kawałek futra. No bo ich trzeba dobijać łapkami. Ja wam tego po prawo obiję. Idę tam. Dobra, ja na nich pójdę. No co, chodź na gołe klaty. Ci przywalę syca, co zobaczysz. Jeszcze jeden, po prawo. Pyk. W locie dostał 360 no-scope'a. Podnieś się ktoś rachowo. No chciałbym, ale stoi obok niego Zbiromong. Żyję. Dobra, mamy i teraz mamy do wyboru. Albo zanieść to Claptrapowi. Albo właśnie tamtemu. A co dostaniemy za co? To powinno być w obiektywach, że chyba od Claptrapa shotgun, a snajperka od Co się stanie, jak wpadnę do wody? Umrzesz. Znaczy zaczniesz powoli umierać. No. To wiecie co, ja bym jednak mimo wszystko wolał snajperkę, bo ta, którą mam jest... Zapraszamy na pokład naszego wesołego stateczku. Jestem. Zbysiu, powiem ci, że pierwszorzędnie pociągnąłeś tą dźwignię. A to nie ja. Ja nigdy nie ciągnę. Dlatego się też nie zaciągasz, jeśli palisz. Ojoj, ktoś tam został na dole. Ups, ktoś tu chyba umarł. Spoko, podciągnę go. It's too late. Spoko. Ja zostanę tutaj u góry, wiecie? Tylko odeślijcie mi windę, jak możecie potem. Ale winda jest cały czas teraz na dole. Ale tam... A nie, to jest w innym miejscu, to jest w innym miejscu. Musisz w głębiej wejść chyba. Się... Spoko, już biegnę, bo i tak ten, i tak gówno widać. Biegnę do ciebie, Zbysiu, tam. Nie przejmuj się. Już cię widzę, ktoś łata. Ja jestem chuj, a nie tankowny, szczerze mówiąc. No na początku ta postać jest trochę chujowa. Czekajcie, zostawcie mi go po prostu.
O Jezus, ktoś mi zbiornik z kwasem wysadził. Chciałem w niego trafić, ale zrobił krok w tył. Tak, tak to się mówi teraz. Jak chce się zabić kumpla. Jakbym chciał cię zabić, to poszlibyśmy na gołe klatę na duelu. Dobra, to ta snajperka niespecjalnie się widzę sprawdzi. Dupa, 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 atakują mnie. Biegnę. I'm coming! Request help. Ponoszę. Rachą podniesiesz, dziękuję. Aha, zabili mnie. Mógł ktoś tu wysadził beczkę. Rachą podnieś mnie proszę, bo zaraz umrę. Leżę sam. Kto normalny wysadził beczkę przy nas? Halo? Jest! Cześć, Bysiu. Chciał ją. O, wydaje mi się, że tam właśnie leży osoba, która nam wysadziła beczkę. No, ja bym jej właśnie nie ratował przez to. Mam dziwne przeczucie. Że mnie ratować nie będziecie. Nie ciebie. Grzesia. Ale ta gra jest zbugowana, o jacie. Te kolizje to tutaj chyba nie istnieją. Wystawiam ci go. Dzięki. Jeszcze jacyś tutaj są. Wystawiam go. Jeszcze ktoś? Może nie na tym poziomie. Tylko pamiętaj, że oni potrafią wychodzić z drzwi. Tylko w kolejce niech się ustawią, żeby nikt w pierdolu dwa razy nie dostał. Pistolety. Ktoś idzie w pistolety z was? Okej. Okay. Dobra gra, 10 na 10 Game of the Year. No mówię ci, że wolę pre-sequel, nie wiem dlaczego ludzie wolą dwójkę. Kto i gdzie z was umiera? Ja, między innymi. A na górze jesteście gdzieś, tak? Tak, ja jestem na górze. I nie mogę trafić... O, tutaj jest. A, tu są schody, dobra. Biegnę, Rafał. Ło, panie, jak ja mam granat. Dajcie mi chwilę, zaraz wrócę, tylko uruchomię se menu. Takiego odbijania granatu to ja jeszcze nie widziałem. Rafał, grzebanie w opcjach w środku walki nie jest najmądrzejszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Mój death trap utknął. Ale chodźcie sobie zobaczyć jak, no. Krwaw trap. No, krwaw trap się to nazywa. Gdzie on? Aż go wmontowało z wrażenia w podłogę. Co tu się od Janie pawliło? Oho.
Zbysiu, dobrze, że ja nie będę monetyzował tych filmów, bo właśnie o, byśmy zdjął monetyzację. Tu jest wychodek. Co jest w wychodku fajnego? Nic dla mnie, chcecie tarczę? Czemu on ma 7 level, a my mamy 5? Kto w nas to władował, ja się pytam. Podnoszenie na 4 HP to chyba nie jest najlepszy pomysł. O, ja właśnie. Podnosiłem na 11. I teraz chyba wszyscy sobie umieramy. Żyję. Dobra. Ja i Grzesiu. Okej, okay, nie ma to jak mieć obrażenia. Krytykami mu walę pod 10. Zabiłem go granatę. Angry Wojak. Wydaje mi się, że system kolizji w tej grze nie istnieje. Też mam takie wrażenie. System kolizji not found. Aha! To było... Czemu granaty jak rzucam, to od razu wybuchają? Bo masz już time zero pewnie. Leżę, spadam do was, panowie. Będę wdzięczny, dziękuję. Mam 2 skille do rozdania. Na razie, to może skończmy z nimi walczyć. Później, dlaczego jesteś taki słaby? Co, ja? No ja mówię, że ja mam 2 skille do rozdania. A. Podniosę cię, dobra. Dzięki. Już cię Zbysiu podnosi. Coś jest po naszej prawo. A tu jest koleś. Gdzie jest ten boss? Kuźwa, zwiał mi. Leżę. Oj, próbuję tu wskoczyć. Dzięki. Leżę. Czemu wszyscy leżą? Nie wiem. Biegnę do ciebie, gdzie ty jest? O, ja już żyję. Czaki. Dobra, a gdzie ten Mitch Monk? Ja się w ogóle zgubiłem. A, bo wy na górze jesteście. Jestem zajebisty, zreanimowałem Grzesia mając 2 HP i schowając się za stołem. O nie, wpadłem do wody! Ginę! Pa, pa. Dajcie mi... Dajcie mnie tu kogoś do zabicia. Dajcie mnie godnego przeciwnika. Do wody dostałeś.
Z wodą sobie poradzić nie umiesz. Zostałem do niej wrzucony przez niegodnego przeciwnika. Ej, nie podoba się dla mnie ta gra. No, mnie też nie, ale skończmy w końcu, chciałbym ją zaliczyć, tak? Nie mam ani obrażeń, ani tankowatości grając tankiem. Tylko kasę tracę. Halo? Something is wrong over here. Teraz ja leżę z kolei, Rafał. Gdzie wy jesteście? Widzę was. No czemu nie mogę reanimować? Co jest kurwa? Spróbuj teraz. Dzięki. No teraz to już ginę. Oj chuj. Nie no, dobra gra, 10 na 10. O tym wam mówiłem, nie? O tym wam mówiłem, opisując, że dla mnie ta gra nie jest dobrze zbalansowana. To nie jest balans, to jest ścierwo gra, która działa jak gówno. Ale jeżeli ja przykładam komuś shotgun do głowy to ma... i wypalam, to mam nadzieję, że to będzie miało jakiś skutek, tak? No straciłeś amunicję w shotgunie, oto skutek. Dobra, wie ktoś, gdzie jest ten głupi karzeł, żebyśmy go mogli zabić i ukończyć ten obiektyw? Wydaje mi się, że na górze. Nie. Tam gdzieś. Wezmę nam trochę ammo. O, jest. Umieram. Czemu ja mu nic nie biję? Przykładając shotgun do głowy. Zabiłem go, Rafał umarł. Ja umarłem. No mówię, zabiłem go, Rafał umarł. Ale ja nie jestem Rafał. Aha, bo ty Zbyciu ten. Ty Zbyciu grasz, zapomniałem, Salwadorem. Uratuje mnie ktoś? Nie. Kurwa, granat nam pod nogi rzucili. Zbyciu, pomocy! I wish I had a damage. Kurwa, jego mać. No i nie mogę na ciebie kliknąć. Bo już mnie reanimują. Podnoszę go. Pierdolę, rzucam granat. Dobra, gdzie jest karzeł? Już jest dawno chyba zabity. 17 ja lat temu. Ja go zajebałem, bo Zbyś umarł. Nie, to już było później, ja umarłem później. Oboje go zajebaliśmy. To co, odwrót? Zakończ misję mamy. No to już zabijmy ich do końca. Ale to jest jedna wielka strefa respawnu. Dlatego tej gry nie lubię, ale chcę ją skończyć. Przede wszystkim tutaj masz cały czas bardzo słabą broń. Kto umiera? Ja. Nie wiem z czego. Nawet. Po prostu stałem sobie, nic we mnie nie strzeliło i... dead. Coś do ciebie strzeliło w takim wypadku. Tylko teraz zostaje ustalić co. Okej, okay, zabity.
Dobra, wracajmy się. Pomagamy Grzesiowi tam z tyłu? Nie. Ja w sumie też bym się wycofał. Poczekajcie na mnie. Ale się normalnie wycofałem prosto w klatkę. O, ammo. To był taki odwrót przyjęty na klatę. Tak. Taką żelazną. O, kasa. Mam też do rozdania kolejny punkt umiejętności. Czekajcie. Wajchnij wajchę. Ciągnę. Wy tam sobie ciągnijcie, a zaraz nas przeniosę. Dinol przegląda menu. Przegląda. No to niech nie przegląda. Mi mówili, że nie mogę przeglądać. Kliknąłem. Nie zawsze, to byś musiał przejrzeć. No, czasami pojawiają się tam ciekawe rzeczy, o ile nas słychać, nie? Grzesia wyrąbało z gry, widzę. Super zoptymalizowana gra, mega stabilna. Dobrze, bo i tak wszystko ze skrzynek grało tylko. No, to jest właśnie ten minus. Zbysiu, przez chwilę chciałem cię zabić. Tu nie ma skrzynki u góry, ktoś tam w ogóle był. Czekaj, bo to nie jest takie hihi hajry hola. Jakie hihi hola? Ja pamiętam, że tu się dosyć tak nieprzyjaźnie wchodziło. No jak już jesteś Zbysiu, to ja nie pójdę. Ale się zastanawiam, jak tam dalej wejść. Czemu ktoś mi na głowę skacze? Wybacz. Nie trzeba było brać postaci krasnoludka. Mój krasnoludek jest lepszy niż twój. O Jezus, te kolizje tutaj mnie zabijają. Recyklerów zrobili to lepiej. Nie można było rakietą lecieć. Nie martw się, będziemy nagrywać Prisequela, znowu sobie polecisz. Nie. No to chciałbym to zobaczyć, więc jak będziesz nagrywał, to mi się to przyda. Rozumiem, że ignorujemy to, co do nas bije, tak? To walczcie. Jakie ignorujemy? Ja nigdy nie ignoruję przeciwników. Dobra, ale tu omińcie tą respawną. Ten punkt respawnu wrogów. Lecę już do was. O, tam dużo rzeczy powypadało. Tak, ja potrzebuję healing. It's too late. Zbyś się brzmisz, jakbyś miał zatwardzenie. Skąd wiesz, czy nie mam? Nie pytałem, czy masz, tylko mówię, że brzmisz jak.
No ale z czegoś to się musi wziąć, nie? W twoim przypadku to pewnie z dupy. Ale to ze słynnych krasnoludzkich pieczonych szczurów. Zatwardzenie zazwyczaj pochodzi z dupy. Podoba mi się tekst z pieczonymi szczurami. Ameryki nie odkryłeś. Dobrze panowie. To by było na tyle na pierwszy odcinek. Następny w przyszłym tygodniu, poniedziałek albo wtorek. Żegnam się ja, Krzysiek. Ja. Elo. I ja też się żegnam. No to trzymajcie się, do następnego. Cześć. Cześć.